Ukrzyżowanie serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, słodki towarzyszu naszego wygnania, najgłębszą cześć Ci oddaję. Eucharystyczne serce Jezusa, samotne, upokorzone i opuszczone, którym gardzą i które poniżają, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce zapomniane przez ludzi, lecz pałające miłością do naszych serc, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce pragnące miłości, tak cierpliwie nas oczekujące, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, źródło niewyczerpanych łask, pragnące, byśmy u Ciebie szukali ratunku, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce cierpiące w milczeniu, które pragniesz rozmawiać z duszami, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, twierdzo życia wewnętrznego, które uczysz nas tajemnicy zjednoczenia z Bogiem, najgłębszą cześć Ci oddaję. Serce, zawsze obecne w Najświętszym Sakramencie, eucharystyczne serce Jezusa, miej litość nad nami. Panie Jezu, Baranku ofiarny, pragnę Cię pocieszać, łączę się z Tobą i ofiaruję siebie samego. Z pokorą chylę głowę, chcę o sobie zapomnieć, by wciąż myśleć o Tobie. Z miłości do Ciebie pragnę doznawać zapomnienia i wzgardy. Chcę, abyś jedynie Ty mnie rozumiał i kochał. Chcę milczeć, by wsłuchiwać się w Twój głos, zaprzeć się siebie, by się w Tobie pogrążyć. Spraw, bym w ten sposób ugasił Twoje pragnienie mego zbawienia i uświęcenia. Spraw, bym sam oczyszczony okazał Ci czystą i prawdziwą miłość. Nie chcę już dłużej wystawiać na próbę Twej cierpliwości. Weź mnie, oddaję się cały. Poświęcam Ci wszystkie uczynki, mój rozum, byś go oświecił, serce, byś je prowadził, wolę, byś ją zahartował, duszę i ciało, byś je ożywił, całą moją nędzę, byś przyszedł mi z pomocą. Eucharystyczne serce Jezusa, którego krew jest życiem mej duszy, niech żyję już nie ja, ale Ty sam żyj we mnie. Amen. Jesus.
drogocenne ofiarowanie. O mój Jezu, najmiłościwszy i najsłodszy Zbawicielu, pozwól mi ofiarować Tobie, a przez Ciebie, Ojcu Przedwiecznemu, najdroższą krew i wodę, które wypłynęły z rany zadanej Twemu boskiemu sercu na drzewie krzyża. Racz uczynić uczestnikami tej najdroższej krwi i wody wszystkich ludzi, a zwłaszcza zatwardziałych grzeszników oraz moją duszę. Oczyść, odnów, zbaw nas mocą Twoich zasług. W końcu pozwól nam, o Jezu, schronić się w Twoim boskim sercu, tak nas miłującym, i w nim przebywać na wieki. Amen. Ufamy Tobie.
Zdaj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki ofiarowania małej duszy ofiarnej. O słodki Jezu, jedyna miłości mego serca, słodkie udręczenie duszy, upragnione katusze zmysłów i ciała, błagam Cię o łaskę, abym żyła i umarła jako dusza ofiarna Twego najświętszego serca, poprzez niechęć do wszystkiego, co nie jest Tobą. Jako dusza ofiarna Twej najświętszej duszy, przez cierpliwe znoszenie wszelkiej wewnętrznej trwogi, jako dusza ofiarna Twego ciała, przez nienawiść do grzesznej natury i wyrzeczenie się tego, co mogłoby dogadzać memu ciału. Moja najlepsza Matko, Święta Dziewico Maryjo, powierzam się Tobie całkowicie. Oddaj mnie sercu Twojego boskiego Syna. Najsłodszy Jezu, biedna, mała nicość mojej duszy, oddaję się Twojemu godnemu uwielbienia i przebitemu na Kalwarii sercu. Poświęcę się Mu z radością, całkowicie, bezwarunkowo i nieodwołalnie. O dobry Mistrzu, przyjmij mnie całą oraz bez zastrzeżeń z rąk Twojej niepokalanej Matki. Przyjmij mnie z Twoich własnych rąk, aby ten dar był Tobie miły i w pełni odzwierciedlał Twoją chwałę. Panie Jezu, dawaj mi siebie, a ja na zawsze niech pozostanę małą duszą ofiarną, własnością Twego zranionego serca. Niech ten całkowity dar, który składam Ci dzisiaj z mojej osoby,
i z tego, co do mnie należy, obejmie wszystko w obecnym czasie oraz w wieczności i nigdy nie zostanie cofnięty. Proszę, ześlij na mnie tę łaskę, bo bez Twojej pomocy nic nie mogę. Święta Małgorzato Mario, Ty modliłaś się do naszego Zbawiciela. Wszystko, czego Ty chcesz i kiedy chcesz. Wszystko dla Ciebie, nic dla mnie. Wszystko od Ciebie, nic ode mnie. Błagam, bym za Twoim wstawiennictwem stała się jeszcze bardziej godna, by należeć do Jezusa. Amen. Rodzaju ludzkiego, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się przed Twoim obliczem. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Najświętszego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
użycz Kościołowi Twojemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty Akty przebłagania i hołdu. Panie Jezu Chryste, oto my pragniemy oddać hołd Twemu Najświętszemu Sercu, ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość. Świadomi jednak naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy najpierw przeprosić Cię za nasze grzechy. Przebłaganie za grzechy niewiary i usuwanie Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenie Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest, nie staramy się Ciebie poznać i miłować. Przepraszamy Cię, Panie. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki. Za lekceważenie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedzielę i święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem mszy świętej, za dobrowolne opuszczanie mszy świętej i niegodne przystępowanie do Komunii Świętej, a więc za całą naszą oziębłość i obojętność wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przepraszamy Cię, Panie. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki. Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenia dawane bliźnim, za brak poszanowania własności ludzkiej, nieuczciwość w pracy, za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości bliźniego. Przepraszamy Cię, Panie. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki. Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i wszystkich dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie dajemy świadectwa o Tobie w otaczającym nas świecie. Przepraszamy Cię, Panie. Przebacz, Panie,
przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki. O Jezu, przepraszamy Cię za to wszystko, my, lud Twój tu zgromadzony. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu i nie odwracaj od nas swego oblicza na wieki. Złożenie hołdu sercu Bożemu. O Jezu, przeprosiliśmy Ciebie w imieniu naszym i tych wszystkich, którzy nie potrafią albo nie chcą żałować za swoje grzechy. Pragniemy teraz wyrazić Tobie nasze uwielbienie i naszą wdzięczność, a także gotowość do nawrócenia się, a przez to do większego miłowania Ciebie. Panie Jezu, miłość skłoniła Cię do złożenia ofiary z życia, by nas odkupić. Zaprowadziła Cię na krzyż i pozwoliła, by włócznią otwarto Twe serce. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie. Przyjmy nasze hołdy, przyjmy nasze serca. Ofiarujemy je Tobie dziś. Panie Jezu, darem Twego serca jest Najświętszy Sakrament. W Nim stale jesteś wśród nas. Każdemu z nas pragniesz okazać miłość i przebaczenie. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie. Przyjmy nasze hołdy, przyjmy nasze serca. Ofiarujemy je Tobie dziś. Panie Jezu, miłością odpowiadając na Twoją miłość, chcemy oddać się pod Twoje panowanie, pragnąc tego, czego pragnie Twoje serce, przyczyniając się swoją modlitwą, pracą i cierpieniami do dopełnienia Twego dzieła na ziemi. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie. Przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca. Ofiarujemy je Tobie dziś. O Jezu, oddajemy się Tobie na nowo. My, lud Twój tu zgromadzony, przyjm nasze hołdy, przyjm nasze serca. Ofiarujemy je Tobie dziś. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, złożyliśmy hołd Twemu sercu i dziękczynienie za Twoją miłość. Przepraszaliśmy Ciebie za nasze grzechy i wyraziliśmy chęć nawrócenia. Przyjm nasze modlitwy i naszą dobrą wolę. Umacniaj ją i uczyń owocną ku Twojej chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Perełki świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Odrzucenie grzechu. Mój umiłowany zniweczył wszystkie moje pragnienia, a pozostawił mi jedynie to, bym stała się zdolną miłować tylko Boga. Nie pozostawił mi żadnej innej obawy, prócz obawy grzechu. To sprawia, że wolałabym się widzieć wydaną na żer szatana, niż widzieć się splamioną choćby najmniejszym grzechem. Żal, jaki czuję z powodu występków, jakich się dopuściłam przeciw Bogu, sprawia, że nieustannie ofiaruję się Jego boskiej dobroci w gotowości przyjęcia wszystkich cierpień, na jakie zasłużyłam.
Przyjmuję wszystkie utrapienia, jakimi spodoba się Bogu mnie doświadczyć, z wyjątkiem ponownego upadku w grzech. Wolałabym się rzucić w największą przepaść, niż się na to zgodzić. Zanoszę również prośbę do Boga, by mnie wymazał z pamięci wszystkich stworzeń, tak, żeby nie wspominały mnie, jak tylko po to, by mi wypomnieć zniewagi, jakie wyrządziłam Bogu przez tak wiele moich grzechów. Oddaję się w ręce Boga, bo On sam zna ból mojego serca z powodu moich niewdzięczności. On jest najlepszym lekarstwem na wszystkie moje niedomagania. On tylko je zna, gdyż On je wycisnął w duszy mojej, która całkowicie Jemu się ofiarowała. Moje serce jest całkowicie zanurzone w sercu Jezusa i pragnie upokorzeń, wzgardy i zapomnienia od wszystkich stworzeń. Nigdy bowiem nie czuję się bardziej zadowoloną, jak wtedy, gdy mnie to spotyka, co spotkało mojego ukrzyżowanego oblubieńca. To właśnie sprawia, że wzgardę kocham więcej niż życie.